jedna z dziewczyn prosiła, żeby we vlogu było dużo morza. Nie wiem, czy tyle morza wystarczy, czy jeszcze więcej. Pokażemy wam, jaki mamy widoczek. Taki mamy widoczek. I niebo jest czyściutkie. A tu mamy widoczek na taki fajny domek. Jak coś, to się meldujemy, że jesteśmy już na plaży. I zaczynamy nagrywki. Jaroś zaaferowany, bo robi zdjęcie Wiślackiego. Igula jest. Teraz odpocznie tylko i idziemy na trochę do wody. Bo ja już chciałam iść, ale Jarosław musi odpocząć, a tak naprawdę musi, wiecie, wysłała Kraków i wiecie, jego te hasztagi. No, także jest okej. Dzień. W sumie zjedliśmy śniadanie od razu na plażę. Ja myślę, że mnie troszkę przypiekło. Na razie tego nie widać, ale chyba wyjdzie. Słonko już zaszło, bo zaszły z chmury. Będziemy zaraz się zbierać, no ale jesteśmy tutaj z... Ile tu jesteśmy? 4 godziny. 12 przed 12. Przed 12, a jest po 16. Więc myślę, że i tak starczy. Długa już ubrany. Był w wodzie, to dawałam wam na pewno przebitkę. No, a my co, będziemy się zbierać, bo będziemy jechać na zakupy do Kołobrzegu. Wczoraj nie nagrywaliśmy. Wczoraj nie nagrywaliśmy, ale Beatka wczoraj zarobiła 100 zł i 4 punkty. W Kołobrzegu. Prawda? Pani ci nic nie słucha. Mam rację? Tak. Ja ale przynajmniej potwierdzam. No to co powiedziałam? Że zarobiliśmy kurwa stówkę dla państwa za przekroczenie prędkości. No, nie ma łatwo. Ale chociaż tyle, że wiecie, dałbym najniższy. No, my zaraz będziemy się zbierać i jedziemy na zakupy. Bo dzisiaj nie jemy już, bo tak to jedliśmy na razie w restauracjach obiady, a dzisiaj jemy darowiznę od mamy Jarka dalej. Bo trzeba to zjeść.
Znaczy, dzisiaj rybki nie będzie. Smuteczek. Zobaczymy, bo jeszcze szukam coś. Jeśli będzie coś ciekawego. To zobaczymy. Jaroś powiedział, że może rybka będzie. Jeszcze raz? Mówię, że może rybka będzie. Rybka może będzie. Zobaczymy, jak się wyrobimy. No myślę, że tak. Bo ja nie widzę dnia bez rybki nad morzem. A chciałam wam powiedzieć, wiem po co włączyłam kamerkę, że ja wczoraj prostowałam włosy. Tak. Nie wiem po co. Mam tak skręcone, ale nawet fajnie skręcone, w sensie takim, że chodzę. Nie mam wyjścia. Siedzi wymalowana. Co? Tak. My właśnie wracamy. Z plaży. I jak standardowo komuś się usnęło. Tak. Widać. Mi się nawet nie chciało przebierać. Więc... jeszcze coś na siebie zarzuciłam. Idziemy się umyć. Ja muszę się umyć, bo jestem cała z piachu przez Gugę. I Guga jest cały z piachu. Więc się będziemy kąpać i jedziemy naokoło brzegu. Wysłać kartki dla was z magnesami, które kupiliśmy wczoraj. No tak, chcę. No bo ty nie kręcisz. Ty chciałeś powiedzieć? Nic. Taki rozmowny jest. Jesteśmy w Kołobrzegu. Na zakupach. Chcieliśmy iść do Rossmana. A jego jak zawsze. Śpi. Co? Będę tam. No. Trafiło nam się, że poszliśmy w pierwszej części dnia do nadmorza, bo nas przyjarało. Obydwóch. A teraz jest pochmurno, ale to nieprzyjemnie, więc możemy pozwiedzać. Ale wracamy już do Opry. Przyjedziemy tu jutro na... jak to się nazywa? Latarnię morską. I jedziemy do Kołobrzegu. Tak wygląda droga. Odwiedzimy amfiteatr i latarnię i może jeszcze coś wygooglujemy, co jest warto do zwiedzania w Kołobrzegu. Jest pochmurno. To wykorzystujemy na zwiedzanie. Niestety, ale amfiteatr jest zamknięty. Jesteśmy w Kołobrzegu. Jaruś zamęcza wspomnieniami. Gdzie był, gdzie się bawił. Sunrise. Słynna plaża w Kołobrzegu. Wody? Becia, co powiesz? A Guga ma swój pierwszy rejs ze mną. Oboje macie pierwszy raz. Nie, tylko... wy oboje macie pierwszy raz ze mną. On zafascynowany rejsem. Jestem na górze latarni w Kołobrzegu i tak wygląda widoczek. Przejdę się dookoła, wam pokażę.
Jest trochę wiecznie, ale jest fajnie, aż jakiś statek pływa. Tu kończą pływanie, a tu ludzie się kąpią. Trochę mała ta plaża. A Beatka sobie pije kawę. I idziemy z Beatką w kołczek. Nie, opisuję jej historię. Nie, padło mu się niestety. Niestety, Igusiowi się standardowo zepadło. Co wypisujesz? Pocztówki. Pocztówki? Końcu. Końcu. Okej. Dziewczyny, co mają dać? Znać w komentarzach. Tak, czy doszły. Czy doszły? Okej. Więc idziemy na kolację. Butelkę wziąłem? Wziąłem.